Panowie pierwszy raz się widzą w telewizji? Tak. No to serdecznie gratuluję, ale chciałem wrócić do pewnego kretyńskiego zarządzenia, które panowie wydali, że zima rozpocznie się dopiero 20 listopada. Panie redaktorze, dlaczego pan to w ten sposób ocenia? Właśnie. No dlatego oceniam, że rozpoczęła się wcześniej. To panowie nie wiedzieli, że wcześniej się może rozpocząć? Jak to myśmy mogli cokolwiek wiedzieć? Proszę pana, są pewne daty ustalone jeszcze w kalendarzu inkaskim, prawda? I trzeba się tego trzymać, W jakim kalendarzu? Inkaskim. Inkowie wymyślili pewne daty, są pewne pory roku i musi być jakiś porządek. Czy panu się wydaje, że jakieś... Z porządkiem ja się zgadzam. Właśnie. Z tym, że wydaje mi się, że Aztekowie to chyba wymyślili. Ale nie kłóćmy się o słowa, Jest pewien porządek, prawda? Ale to nie to, że jak jest demokracja, to każdy może powiedzieć sobie zima, lato i tak dalej. No. Proszę pana, ale pan jest radnym. Pan odpowiada za społeczeństwo, które się ślizgało, które... To też właśnie mówiliśmy, to społeczeństwo nas wybrało. I mówiliśmy, że jak ktoś nie ma nic ważnego na myśli, żeby nie wychodził. To były komunikaty w końcu przecież, prawda? W radiu, w telewizji. Przecież z tego, co pamiętam, to panów głosy właśnie przeważyły tę idiotyczną decyzję. Proszę pana, ale na nas również ludzie głosowali. Prawda? Jestem wybrany w demokratycznych wyborach. Niech pan ma pretensje do telewizji, bardzo proszę, bo oni mnie wybrali, a ja głosem społeczeństwa zadecydowałem, że 20 listopada będzie zima. A skoro oni wybrali, znaczy mają zaufanie do nas i my się wywiązujemy z tego. Proszę panów, ja, ponieważ to jest program na żywo, przygotowałem dla panów pewną niespodziankę. I za chwilę poproszę o wejście na plan człowieka, który, mogę powiedzieć szczerze, was nienawidzi. Człowieka, którego działalność sparaliżowaliście. Mówię o dyrektorze miejskiego przedsiębiorstwa odśnieżania, panu Piasecki. Ostrożnie, może ja bym prosił z tej strony, może. A z tej? Z tej, żeby... Witamy pana, panie dyrektorze. Państwa. Witamy. I co pan powie o decyzji tych panów? Ja dziwię się, że pan mnie w ogóle nakłonił do takiego sąsiedztwa, bo... Ja już pracuję w tej branży, proszę pana. Rozdzielę pan. Bardzo dziękuję. Ponad 30 lat i chyba znam. Ciekawe, jak to się stało, że 30 lat. To i za reżimu pan pracował, znaczy, tak? Ja, proszę pana, nawet nie wiem, za kogo, bo moją robotą jest piaszczenie. Piękna robota, prawda? Panowie, ja ostrzegam, to nie jest program satyryczny, że zima kogoś zaskoczyła. To jest przykład. No z chwilą, kiedy ten pan się pojawił, to chyba ja to jest program satyryczny. Do pewnego stopnia. Od 30 lat facet sypie piasek, proszę pana. Ale chciałem ciebie, że to jest pierwszy przypadek w historii, że nie zima zaskoczyła, tylko zima została zaskoczona durnowatą decyzją. Bo ja to bym piaskował już w lipcu. Pan będzie mówił społeczeństwu, co oni mają robić, prawda? Ale ja nie mówię społeczeństwu. Pan się nauczył. Pomóc społeczeństwu. Przepraszam. A propos pomocy właśnie, przepraszam, bo pan od 30 lat. A w stanie wojennym co pan sypał, ja się pytam. A właśnie, że nic. I się ślizgali, i te gąsienice. A po co oni te piekarniki wystawiali? Bo im było zimno, a ja nie sypałem. Jak się jeden kapral wypił na tym śniegu... I karetki pogotowe też się ślizgały. Właśnie. Wojskowe. Wojskowe. A tak. Bo innych nie było wtedy. Ja przepraszam, ale... Przepraszam, panowie, bo to ja prowadzę. Otóż chciałem, żeby pan opowiedział, co pana... Bo pan przecież w tym dniu, jak to... ten śnieg tak runął z tym lodem, tak. To pan nie miał nic do roboty, bo pan miał rozkaz, żeby nic nie robić, prawda? Ja dzwonię, sprawdzam dokumenty. I co się stało w pana pracy? To mnie interesuje. No ja panu mówiłem, by tam... No więc właśnie chodzi mi o to, że pan telewizor. Jak pan mnie woził po korytarzu, to ja mówię. Siedzę sobie spokojnie, przeglądam sobie jakąś prasę czy coś, bo jest napisane 20 będzie zima, prawda? Tak. Ale jestem przed, więc sprawdzamy tylko, czy te dziury do piasku są drożne. I nagle ja patrzę, a cała hala jest ścięta takimi kałużami lodu. Skąd lód? No co? Kaloryfery zaczęły. Jak Rada Warszawy powiedziała, 20. Że dopiero 20. I mój majster, proszę pana, idzie nie na stronę, tylko do piaskarki i nagle jak się wywinął na tym, a bo to Ramal pan, pewnie chłopa, też 30 lat w przedsiębiorstwie, tak jak runął, ja poleciałem z pomocą, wywinął. Bo widzę, że ma nienaturalnie, proszę pana, albo pijany. Nogę ma nienaturalnie, także mu tu do góry, wie pan. Nie drewniana. I ja się też pośliznąłem, no i mimowolnie, no własnym ciężarem wbiłem mu klucze, które niósł ze sobą nad paskiem, tutaj. Takim ciężarem to nie sztuka, że pan mu wbił. Co nas to obchodzi w ogóle? Właśnie, nieszczęście ludzkie was nie obchodzi. Nie, właśnie co nas to obchodzi, że pana hali, proszę pana. To ja mogłem powiedzieć tak, że może, a panowie nie byli na ulicy, nie widzieli, co się działo wtedy? Tak. Co się działo? No jak ludzie tak...
na lodzie i tramwaje, proszę pana, się pozderzały się. Ja widziałem osobiście, jak tramwaj na zakręcie śliskim tak się wpakował. Widział pan? Widział pan? Znaczy, to a gdybym wiedział, ja, to ja się będę bił w piersi, bo ja tramwaju dawno bardzo nie oglądałem, prawda? Bo ja nie pana w ogóle piersi, proszę pana, z takim podejściem? Ale dlaczego do nas, a nie do motorniczego? Ja przepraszam bardzo, ale ja bym chciał kończyć konstruktywnie tę dyskusję. Całe życie pracuję pod rozkazami jakichś kretynów. Gdybym ja decydował, a teraz jest najgorzej, to ja bym sypał cały rok, szczególnie bym latem sypał, żeby to się utwardziło. Śnieg na to spada, ciężar gatunkowy ten właściwie jest inny, zwierzęta się nie ślizgają, jest zima, wszystko jedno, zdecydują, czy nie jest dobrze. A oni mówią data. Czy panowie nie mogą uwierzyć zawodowcom? Proszę pana, ten pan się tym problemem od dziecka interesuje. No więc właśnie, dlatego właśnie jestem w tej radzie. Ale pan, pamiętam, był łyżwiarzem. To panu zależy, żeby był lód, prawda? Ja chodziłem nawet na ten, jak on występował. Chodziłem. No i słabo pan. Za każdym razem na noszach go ściągali. No cóż, a więc proszę państwa, hasło naszego programu. Piasek w ręce fachowców. Precz z idiotycznymi... A co to, plaża ma być wszędzie? A żeby pan wiedział. Na plaży się nikt nie... Precz z idiotycznymi może decyzjami. Może pan lodowisko też posypie. Precz z idiotycznymi decyzjami. Przepraszam, ja pojadę, bo nowy piach mi dowieźli. Zaraz pana odwiozę. O, dziękuję. Dobranoc. Nie można. W ogóle? Dobry wieczór. Długo czekałem, ażeby przed rzeszą telewidzów spotkać się z moimi kolegami w tym właśnie gronie. Dziękuję za to, że przybyliście. Dziękuję i sądzę, że właśnie od tej chwili przyszedł nasz czas i my będziemy mówili te rzeczy, które głosiliśmy kiedyś, już tak normalnie, wprost do kamery. No wszyscy pamiętamy chyba, że te rzeczy były przez długi czas niepopularne, prawda? I mówiliśmy to tylko do siebie, a teraz możemy publicznie nareszcie te słowa powiedzieć. Tym bardziej, że różnie było, prawda? I chyba za mało się mówiło u nas pewnego słowa. I tutaj w studiu też chyba za rzadko używamy tego słowa. To jest słowo na O. Odpowiedzialność. To są przecież jeszcze inne słowa. Na P, na H, na G. Czyli jakie? Polska, honor, granice. A, no to tak, to tak. No i te słowa, one mimo, że takie proste, nie znajdowały drogi do telewizji, prawda? I musieliśmy szukać ich gdzieś w podtekstach, podczas kiedy ci, którzy oglądali programy, no byli skazani na, powiedzmy sobie szczerze, no, brud. Ja bym to tak krótko ujął, że powinniśmy zastanowić się, co już zrobiliśmy, a co po prostu jeszcze jest przed nami. Bo nie wszystko jest zrobione. Może w następnym wejściu skonkretyzujemy te rzeczy. Ja jestem za. I o to mi właśnie chodziło. A więc do zobaczenia. Witam ponownie. I cóż, oddaję panu głos. Chciałem powiedzieć, że choć wiele zrobiliśmy, no to jest jeszcze bardzo dużo przed nami. Ja dam może przykład. Wczoraj wieczorem oglądałem telewizję. Na szczęście nie było dziecka w domu. Film kostiumowy. Nawet w kostiumach. No, napisy oglądałem, bo mnie zainteresowały. Ale potem zobaczyłem taką scenę po prostu, że grupa dzieci, też w kostiumach, szła po ulicy i to chłopcy i dziewczęta i trzymali się za ręce. No nie wiem, czy to jest stosowne, żeby... Za ręce? Tak, żeby to po prostu pokazywać publicznie, no. W związku z tym taka refleksja mi się nasuwa, że... Choć jest nas tak wielu, to szkoda, że jest nas tak w sumie mało. No właśnie. I teraz, czy powinniśmy obojętnie przejść na
na temat filmów właśnie po prostu nie robić w tej sprawie nic. Bo przecież... Ja bym w ogóle filmy trzeba przyjrzeć się tym filmom, bo ja zastanawiam się, czy filmy w ogóle są potrzebne. Ja myślę, że i tak, jeśli ja mówię do was, to ja mówię. Ja nie muszę mieć scenografii, a treści odpowiednie, prawda, przekazuję. I sądzę, że na tym trzeba by poprzestać, że wyeliminować filmy, a jednocześnie... Skończyć z teatrem. Nie, to ja myślę, że normalnemu człowiekowi, normalnemu, zdrowemu człowiekowi wszelka... Tu użyję brzydkiego słowa, ale jest późna pora. Podnieta jest niepotrzebna. I to właśnie chciałem bardzo, że ma pan słuszność, tym bardziej, że generalnie pokazywanie na jednym ekranie kobiety i mężczyzny nie ma uzasadnienia. Czy mogę troszeczkę wody, bo się tutaj zachlapałem? Proszę bardzo. Więc po prostu trzeba te sprawy chyba jasno postawić. No powiedzmy, w poniedziałek tylko występuje mężczyzna, we wtorek... A przed wejściem do studia mówił mi kolega o konkretnym przykładzie, prawda? Filmu... O tych dzieciach, co się zaręczyło. Nie, 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 ale tam potop czy coś, pamiętacie teraz niedawno, no niepotrzebnie ta scena w saniach, kiedy on tak, no sugeruje pewne rzeczy. Ja się cieszę, że jesteśmy w tym gronie dzisiaj, naprawdę. Ale to był za długi. Niepotrzebnie taki długi. I chciałem jeszcze raz powiedzieć, że cieszę się dlatego, że ogólnie w kraju za mało jest tego słowa na o. A, właśnie. A tu właśnie jest to słowo. Z pana ust. To jest słowo odwaga. Panowie, no co tu dużo mówić? Tchórzami nie jesteśmy. Nie. Ja myślę, że w tej sytuacji możemy państwu po prostu podziękować, poprosić o reakcję, listy i telefony, a my w następnym programie no, będziemy chyba w stanie już jakieś konkretne wnioski, prawda, wyciągnąć. Ale... No i to tyle. No, co ale tu więcej przepraszam, mówi? Bo to ja prowadzę ten program i to ja chciałem państwa pożegnać, a więc do zobaczenia.